Dzień dobry Państwu. Wzorem majowych tygodni, tak jak mówiliśmy, spacerujemy dzisiaj z dyrektorem Polskich Heliosów, panią Janą Domagałą. Dzień dobry Pani Dyrektor. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Dziś czwartek, a jutro ta druga dekada maja zaczyna się bardzo intensywnie, więc dojrzewają bzy i kasztany kwitnąć za chwilę zaczną, natomiast kwitnie trochę w kinie. I to tak nawiązywałem do tych bzów i kasztanów, bo one się pojawiają często w piosenkach, a muzyka będzie takim też i leitmotivem tych najbliższych tygodni w Heliosie. Tak, trzeba przyznać, że Helios na scenie rządzi w tej drugiej połowie maja i zaczynamy bardzo ciekawie, dlatego że jutro, piątek, Karolinka. Pierwsze premierowe pokazy filmu Życie w błocie się złoci. I proszę tutaj nie ulegać tytułowi, że tak poetycko, bo to trochę będzie poetycko, ale też bardzo hip-hopowo. Dlatego muzyka, no dokładnie właśnie. Tak. Film hip-hopowy, o muzyce hip-hopowej, mamy głównego bohatera. Chce wydać płytę, muzyka cały czas w jego życiu, ale oczywiście okoliczności rodzinne tutaj mocno komplikują i na tą historię będziemy spoglądać. Wydaje mi się świetne, młodzieżowe, mocne kino z mocną muzyką w tle, więc zapraszam bardzo serdecznie. To jest pierwsze, no oczywiście właśnie, tak. Bo ja też czekam na to, co Pani powie odnośnie tego drugiego wydarzenia. Tak, dlatego, że potem mamy sobotę i jeżeli chodzi o sobotę, zapraszamy do Solarisa. Machine Guns Kelly, czyli koncert rock, pop, myślę, że to jest taka mieszanka wybuchowa. Mamy nagrany koncert z 2022 roku z Cleveland, to jest miasto głównego wokalisty. Historia taka, że no, w tym koncercie cała jego twórczość, świetne efekty specjalne, naprawdę mocna muzyka i to wszystko na dużej sali kinowej, więc no, cóż mogę powiedzieć. Zapraszam, mocne brzmienie. Do muzyki warto byłoby takim powiedzieć, może nawet, bo teraz jesteśmy na schodkach, to sobie pomyślałem o takim baletowym kroku trochę, Pani Dyrektor. Tak, bo maj kończymy baletowo, jeżeli chodzi o muzyczne wydanie. 24 maja Helios na scenie, tym razem balet, oczywiście Royal London i proszę Państwa, Śpiąca Królewna Czajkowski. Klasyka i tak całe to wydanie jest klasyczne, czyli nie mam tutaj żadnych współczesnych nawiązań, stricte tak jak pierwowzór, Czajkowski, libretto, wszystko. To jest tyle ciekawe, bo kilka razy już mówiliśmy o tych wydarzeniach. Chciałem Panią właśnie zapytać, jak się wkomponował ten londyński cykl niejako w kino i w ekran, bo to jest nowe doznanie, kiedy widzimy operę czy balet, bo o tym często już też rozmawialiśmy, na dużym kinowym ekranie. Ale widzimy przestrzeń, wielowymiarowość. Bo wszyscy na początku się zastanawiali, co to będzie, jak to będzie brzmiało, ale jesteśmy tak naprawdę w połowie tego cyklu, który kończy się w czerwcu, będzie kolejny, od razu mówię, i jest po prostu rewelacyjnie. Z pokazu na pokaz mamy coraz większą widownię, mamy te same osoby, które namiętnie szukają swojego ulubionego baletu albo opery i na niego przychodzą. Widownia troszkę starsza, poważniejsza. Jestem zachwycona, że właśnie jest to teraz w tej chwili jakaś propozycja właśnie dla takiej grupy wiekowej, więc i co więcej, rozmawiam z tymi ludźmi, którzy wychodzą z tych seansów i wszyscy mówią, że po prostu to jest niesamowite wrażenie, że wcale nie czują się jak w kinie, tylko czują się jakby byli w teatrze, w operze, na sali i uczestniczyli w tym wydarzeniu, więc kto jeszcze ma wątpliwości, to proszę przyjść i posłuchać, zobaczyć, bo naprawdę warto. Ale coś nam jeszcze umknęło, bo tak? Mówiliśmy o muzyce i o balecie, ale mamy jeszcze coś fajnego na ten najbliższy weekend, proszę Państwa. Bo Helios Anim, nasz projekt też, który naprawdę dosyć mocno się teraz rozwija, odkrył nowy projekt, nowy film. Mamy premierowo Rycerzy Zodiaku. Zwracam Państwa uwagę na ten film, dlatego że reżyserem jest Piotr Bagiński, który to nazwisko... To jest katedra, tak. Tak, dokładnie. Powinniśmy je znać i powinniśmy spodziewać się pewnego poziomu, jeżeli chodzi o taką wizualną warstwę. I tutaj na pewno też tak będzie. Chociaż oczywiście trochę taka mieszanka już popkulturowo, bo mamy mity greckie, mamy bogów, którzy się mieszają w nasze losy, mamy superbohaterów, będzie walka, ale myślę, że jeżeli chodzi o tą wizualną stronę, a to też bardzo ważne jest, szczególnie na dużym ekranie kinowym, to na ten film też zwracam Państwa uwagę. No i oczywiście, jak co miesiąc, chciałem zapytać o to, jak Panie w groszkach się czują. A, Panie w groszkach czują się bardzo fajnie, a w maju muszą się czuć świetnie w cekinach i z mikrofonami, dlatego że jeżeli chodzi o Kino Kobiet, to 24 maja, oczywiście godzina 18, oczywiście oba polskie kina i Miłość na nowo. Muszę powiedzieć tak, to jest typowo babskie kino. Historia romantyczna od pierwszej sceny do ostatniej i co najważniejsze, świetny długi plan, ponieważ Céline Dion wystąpi w tym filmie. I w związku z tym pytanie będzie bardzo, bardzo trudne, dlatego że trzeba powiedzieć, moi drodzy Państwo, A czy już przechodzimy, proszę Państwa, do pytania konkursowego? Pani Asia wyprzedziła. Ja już oczywiście do przodu, proszę tak teraz jest. Się skupić, uwaga, dobrze? I pytanie konkursowe jest takie, jaka bardzo znana gwiazda pop występuje w najnowszym Kinie Kobiet, który będzie miało miejsce 24 maja, a film ma tytuł Miłość po...
Miłość na nowo. Miłość na nowo, tak. A ja przypomnę Państwu pod tym adresem. Czekamy na Państwa odpowiedzi. Czas na seans małpa, czas na opole.pl. Dwie pierwsze poprawne, honorowane jak zwykle nagrodami fundowanymi przez sieć kin Helios. No dobrze, było coś dla pań. To pozwolę sobie jednak zakończyć mocnym akcentem, dlatego że na koniec miesiąca czeka nas film sportowy pod tytułem Finał Ligi Mistrzów, na pewno produkcji włosko, tylko jeszcze nie wiemy, czy włosko-brytyjskiej, czy też włosko-hiszpańskiej, ale już ten konglomerat obu tych rzeczy powoduje, że możemy być podekscytowani, zwłaszcza po pierwszych meczach półfinałowych, które mieliśmy we wtorek i w środę. Muszę powiedzieć, że wiadomo, że ja zawsze mówię, proszę Państwa, że duży ekran, że te fotele, że wygodnie, że atmosfera jak na stadionie, ale jeżeli na tym ekranie, czyli w czasie meczu, dzieje się to coś, to, co działo się na tych pierwszych półfinałach, proszę Państwa, to było coś niesamowitego. No krzyki, brawa, przyśpiewki, po prostu wszyscy wyszli rozanieleni, że świetne wydarzenie sportowe. Więc trzymam bardzo mocno kciuki, żeby każdy z tych meczów, które jeszcze będziemy pokazywać, oczywiście finał, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, to pierwsza rzecz przed nami, żeby był naprawdę na takim samym poziomie, żeby ten sport nas wszystkich zachwycił. Czyli wydarzenie, jak Państwo słyszeli, mamy bez liku, z całą pewnością będziemy się im przyglądać, a my będziemy też i zapraszać Państwa na nasze kolejne spotkanie. Powiem Pani tak, pospacerowałem już trochę, to może następnym razem już usiądziemy i tak spokojnie w fotelach kinowych porozmawiamy o kolejnych projekcjach, bowiem druga połowa maja, a jak i początek czerwca, też zapowiada się niezwykle intrygująco. Tak, po takim troszeczkę spokojniejszym okresie, jeżeli chodzi o wydarzenia filmowe, marzec, kwiecień, to naprawdę to, co szykuje nam się na koniec maja i czerwiec, końcówka czerwca, no i nawet wakacje, już tak daleko sięgam, to proszę Państwa, będziemy mieli w czym wybierać. Oby tak było. Drodzy Państwo, my zapraszamy na nasze kolejne spotkanie już za tydzień. Dziękuję. Pani Anna Domagała, dyrektora Polskich Heliosów, była Państwa i naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie.